Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam na 10 ciekawych porad do gry ARA History Untold. Mam nadzieję, że większość z nich pomoże Wam lepiej zrozumieć grę i łatwiej się w niej poruszać, więc zapraszam. Na początku gry jest oczywiście możliwość wybrania swojego przywódcę i tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na jego właściwości. One są tutaj na samej górze opisane, te takie główne. I później są takie cechy, które są dostosowane do każdego władcy. Może być tak, że kilku władców ma podobne cechy, ale ta jest unikalna na samej górze. I tutaj na przykład jeszcze jedna ważna rzecz, odblokowanie wojny wyniszczającej. Nie wszystkie cywilizacje mają tą właściwość. Jeżeli chcecie grać militarnie, wybierzcie sobie takie nacje, które mają właśnie tą wojnę wyniszczającą. Poza tym, jeżeli chcecie dużo handlować, wybierzcie sobie nacje, które mają więcej handlarzy. Tutaj jest plus jeden. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj Polska, który daje dwa takie punkty. Jeżeli bardzo militarnie, to jak najbardziej Chinggis Khan. Jeżeli ktoś chce grać religijnie, no to oczywiście wybrać sobie takiego przywódcę, który ma dodatkowe bonusy związane właśnie z religijnością. Na samym początku gry ważną rzeczą jest zdobycie uczty jako udogodnień. Można to oczywiście zrobić przez wytwarzanie tego w naszym wielkim palenisku, ale lepszą i szybszą metodą, szczególnie gdy ma się w okolicy niebezpieczne zwierzęta, tak jak tutaj, drugiego poziomu, wymagające dwóch polowań, albo niedźwiedź, albo tutaj w tym przypadku lampart, wtedy wystarczy nakierować na niego naszego zwiadowcę. I już w czwartej turze mamy zdobytą ucztę, którą możemy od razu włączyć w udogodnieniach w naszym mieście. Dzięki czemu dostaniemy boost do rozwoju miasta, do żywności i do szczęścia w mieście. Surowce potrzebne na wytworzenie uczty w wielkim palenisku można lepiej zostawić na to, aby wykorzystać w innym momencie, bardziej może ważnym. Poza tym dobrze jest na samym początku sobie ustawić zwiadowcę, aby jeszcze więcej takich znalezisk mógł wykryć. Starać się nie budować w centrum miasta innych rzeczy niż mieszkania albo pałac. Te miejsca są właśnie do tego głównie przeznaczone. W grze został zaimplementowany bardzo ważny system powiadomień, który znajduje się po prawej stronie. Ma on szczególne znaczenie i należy od góry do dołu przejść przez wszystkie informacje, które dostajemy, niektóre są szczególnie istotne i ważne. Na przykład tutaj na samym górze widzimy, że co wytwarzamy. Robimy tu rybę soloną, robimy tutaj doniczki ceramiczne. Możemy sprawdzić, ile tych doniczek ceramicznych w tej chwili mamy, jaką mamy produkcję. Można lewym przyciskiem myszy dojść od razu do miejsca, w którym to jest produkowane. Jeżeli nam się to nie podoba, możemy zmienić parametry. Możemy też od razu sprawdzić, czy może zasoby są jakieś wolne, które możemy tutaj zastosować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście informacja o skrytkach jest też ważna. Prawym przyciskiem można takie informacje wyłączyć. Tutaj są informacje o dyplomatyczne. Bardzo ważna informacja jest, jeżeli coś zostało zbudowane, na przykład tak jak w tym przypadku farma, starczy na to najechać. Farma się otwiera, możemy tutaj wybrać ewentualnie jakieś rzeczy, które możemy dodać i też prawym wyłączyć, tak jak wszystko inne. Tutaj mamy raport o bitwie i też ważna informacja, jakie wzmocnienia dostajemy w naszych miastach. Tu chodzi ogólnie o udogodnienia. Jeżeli widzimy, że mamy rybę soloną, możemy sobie na to kliknąć. Wchodzimy na miasto, w którym to jest i widzimy, że tutaj ryba solona na 3 tury została aktywowana w naszych udogodnieniach. Ewentualnie, jeżeli widzimy, że mamy niedobór ryb, możemy to sobie wymienić na jakieś inne udogodnienia, które w tym momencie są dla nas ważniejsze. Jeżeli zwiększony został poziom miasta, wystarczy kliknąć tutaj na to i ustawić możliwość przyłączenia nowego terytorium. I tutaj należy patrzeć w pierwszej kolejności na to, co nam jest najbardziej potrzebne. Jeżeli potrzebujemy jakichś specjalnych surowców, jak ryż, albo tutaj w tym przypadku skorupiak,
albo jęczmień, należy wybrać te terytoria. Jeżeli potrzebne nam jest jakieś specjalne terytorium pod farmę, wybierzmy tam, gdzie jest najwięcej żywności. Jeżeli jest potrzebne poddrwala, tam, gdzie jest najwięcej drewna. Jeżeli potrzebujemy dużo materiałów, tam, gdzie jest dużo materiałów. Jeżeli mamy mało pieniędzy, co też często się zdarza, można sobie wybrać takie morskie regiony, w którym dostajemy dużo złota. Poza tym ważne jest, ile stref mamy w danym miejscu. Jeżeli chcemy farmy, dobrze mieć dużo takich stref. Tutaj jest 3, tutaj są 4, tutaj jest ich aż 5. Jeżeli chcemy stworzyć na przykład klaster warsztatów, dobrze wybrać sobie terytorium z dużą ilością stref, wybudować na nich te warsztaty. One się między sobą wspierają przez boosty, które są za sąsiedztwo. Jeżeli chcemy wybudować cud świata, wybierzmy sobie terytorium, które ma mało takich stref. W tym przypadku najmniejszy jest to terytorium, posiada 3 strefy, tak żeby w miarę dobrze się nadawało do tego, aby zbudować tutaj cud świata. Jak w każdej grze cywilizacyjnej, tak i tutaj ważne jest, aby mieć dużo miast. Aby to osiągnąć, należy wybudować settlersów. Teraz mamy 7. turę i już jest możliwość wybudowania osadnika. I to sobie tutaj ustawimy. Każdy osadnik to po prostu możliwość wybudowania kolejnego miasta. Należy zwrócić uwagę tylko na to, że jest limit miast, który można zwiększyć poprzez wybudowanie pałacu w centrum miasta albo poprzez wybudowanie odpowiedniego cudu świata. Jeżeli wybudowałeś warsztat na samym początku gry, ważne jest sprawdzić, czy są dostępne zasoby. Może dostałeś je przez zwiadowców, to jest jedna możliwość. Po drugie, jeżeli to nie jest możliwe, buduj w pierwszym wypadku narzędzia kamienne, ponieważ one tutaj boostują od razu produkcję warsztatu. Można wybrać materiał i można wybrać drewno. I druga sprawa, która jest bardzo ważna, to są liny. Liny można dostać przez specjalną technologię, produkcja lin i dostajemy recepturę na liny. Mając zrobione już narzędzia, można to narzędzie tutaj włączyć. Przez to, że udało nam się wymyśleć technologię lin, można przyłączyć tutaj na linę, ustawić na jeden egzemplarz. Wybraliśmy linę, włączamy linę, także w tej chwili nasz warsztat jest już przygotowany do pełnej pracy. Czy mieć w grze rezerwę zbrojną? Można ją zobaczyć tutaj na górze. Mamy w tej chwili 2 łuczników i 1 szermierza, którzy czekają na to, aby stworzono z nich armię. Aby armię stworzyć, należy wejść do jakiegokolwiek miasta. Tutaj na samym dole jest rozmieść siły zbrojne. Można sobie wybrać formację, jaką chcemy. W tej chwili mamy oddział albo batalion. Możemy sobie wybrać też taktykę. W tej chwili mamy na przykład clean. I możemy klikać na łucznika, 2 łuczników i tutaj 1 szermierz. Oni pasują dokładnie właśnie do tej formacji. Przez to dostają plus 10% siły na każdą jednostkę. Właśnie przez to, że są dobrze uszeregowani. I teraz można sobie wybrać, do którego miasta chcemy je wysłać. Może to być na przykład Leśna Polana i możemy rozmieścić te jednostki. One za 1 turę wchodzą do Leśnej Polany i w następnej turze będą zmobilizowani i dostępni tutaj na tym polu. Jeżeli jakaś obca jednostka zajmie nam to pole, niestety mobilizacja nie jest możliwa. Ważną umiejętnością w grze jest szukanie informacji. Weźmy sobie tutaj za przykład wielkie palenisko w naszym mieście. I pytanie jest na przykład, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby wstawić ziarno jako surowiec do produkcji uczty. I tutaj należy wejść na to ziarno i tutaj zobaczyć, jaką mamy produkcję w tym momencie, ile zużywamy na turę i ile będzie potrzebne nam tego ziarna na turę. Jest potrzebne 1 ziarno na turę, znaczy się, że w sumie będziemy mieć minus 2 ziarna na turę, produkujemy tylko 1,5, czyli nie należy w tym przypadku zostawiać ziarna, chyba że mamy strasznie dużo ziarna już na magazynie, wtedy można zrobić taką rzecz. Druga sprawa jest na przykład udogodnienia, tak samo klikamy, sprawdzamy na przykład ryby solone, produkcja na turę mamy 0,7, ale zużywamy też 0,7, czyli mimo tego, że mamy 1 w tej chwili na magazynie, jeżeli ją wstawimy do naszego miasta, niestety będziemy zużywać więcej niż produkujemy, a to jest no, niezbyt dobry przypadek. W tej grze zawsze jest dobrze inwestować w złoto, ponieważ wiele rzeczy można zastąpić złotem. Weźmy sobie przykład znów wielkie palenisko, naszą ucztę.
i jest zawsze możliwość wybrania tutaj majątku. Jeżeli czegoś nam brakuje, zawsze można to zamienić na złoto. Poza tym dobrze w grze jest również handlować. Weźmy sobie tutaj, jeżeli uda nam się zawrzeć umowę handlową z jakąś nacją, możemy wtedy wybrać sobie rzeczy, którymi chcemy handlować. W tym przypadku handlujemy doniczkami i herbatą. Ale można to oczywiście sobie w każdej chwili zmienić na inne rzeczy. Tu jest napisane, ile dostajemy na turę. Należy uważać też na ilość handlarzy. Standardowo jest ich 2. Jeżeli gramy Polską, mamy ich od razu 4. Ilość handlarzy można zwiększyć poprzez budowlę albo poprzez cuda świata. Ważną rzeczą w tej grze jest też to, aby w każdej epoce wybierać tylko te technologie, które w danym momencie są nam potrzebne. Tutaj jest jako przykład w historii starożytności nie wybraliśmy fermentacji, która daje na przykład wino, ponieważ nie mieliśmy winogron. Ale nie jest nic jeszcze straconego, ponieważ tu mamy wino, ale jest jeszcze możliwość odblokowania tej technologii przez gościnność. A gościnność jest w epoce żelaza. Wejdziemy sobie tutaj i widzicie, wino cały czas jest jeszcze możliwe, mimo tego, że nie zostało wynalezione w historii starożytnej. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do spróbowania tej ciekawej, intrygującej gry. Mam nadzieję, że z moimi poradami będzie trochę łatwiej, bo gra nie jest łatwa i trzeba jej poświęcić trochę więcej czasu, aby zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje. Zachęcam do subskrypcji kanału i w razie pytań lub chęci podzielenia się spostrzeżeniami polecam funkcję komentarzy pod filmem. Na tym kończę i nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia niż cześć, ciao, pozdrawiam i pa, pa.